panie Aryczku, słyszałem, że pan tam przepłacił troszeczkę księdza proboszcza. Pan tutaj dla siebie tu już kwatery na tym cmentarzu nie kupi. A pan by chciał gdzieś tutaj, prawda, rodzice i tak dalej. Mamusia by jak najdłużej żyła. I ja panu proponuję, że panu wybuduje takie pięterko dla pana i dla żony. Tutaj tatuś leży, tutaj kiedyś mamusia by żyła 100 lat, a pan i żona nad nimi. Panie Sławku, pan zwariował. Ja chcę jeszcze chociaż chwilę pożyć. No. Ale proszę pana, ja muszę to teraz wiedzieć, nie za 10 lat, jak pan taką, albo 20, jak pan decyzję podejmie, bo ja teraz muszę tą wymurówkę zrobić. I tam, no i tam mi tłumaczy, krótko mówiąc. Ja wracam do domu i mówię do mojej Agnieszki. Agnieszka, słuchaj, bo jest taki temat. Wolałabyś leżeć nad teściem czy nad teściową?